Dzień dobry. Chciałem streścić naszą ostatnią lekcję na temat energii kinetycznej i energii potencjalnej oraz zasady zachowania energii. Zaczęło się to wszystko jeszcze przed świętami, kiedy zaczęliśmy rozważać pojęcie pracy, a pojęcie pracy pojawiło się gdzieś tam na początku XVIII wieku i nabrało istotności i wagi aż do przełomu XVIII i XIX wieku i nawet później, kiedy ludzie nauczyli się budować maszyny, które wyręczały ich i zwierzęta, konie na przykład, które napędzały wcześniej maszyny w fabrykach, w wykonywaniu pracy właśnie. Ja się zmniejszę. O, teraz będzie nam łatwiej. No i przed świętami rozmawialiśmy jeszcze o tym, co to jest praca mechaniczna, że jest to iloczyn siły i przesunięcia, tylko w kierunku działania siły. Tak jak tutaj ten piaskarz podrzuci za chwilę piasek na wyższe piętro, będzie działał siłą skierowaną do góry i przesunięcie też będzie do góry. No i praca to będzie iloczyn siły razy przesunięcia, podobnie do podobnego wykonania pracy przymierza się tutaj ten piaskarz. A tu mamy obraz Chełmońskiego, woły ciągną pług i ciągną za dyszel, który jest skierowany pod kątem, ale pracę, jaką wykonują, definiujemy jako iloczyn siły w kierunku przesunięcia. Wiecie, że każdy wektor można przedstawić w postaci sumy dwóch wektorów, więc ten czerwony można przedstawić w postaci sumy zielonego i jeszcze powiedzmy niebieskiego do góry. I tylko ten zielony w poziomie daje wkład do pracy, dlatego że jest to siła działająca w kierunku przesunięcia. No i też mówiliśmy o tym, że istnieją takie okoliczności, które też nazywamy pracą. Tu zdjęcie z biura, w których zasadniczy wysiłek nie polega na przykładaniu siły i przesuwaniu czegokolwiek, więc to nie jest praca mechaniczna. No i zwróciliśmy też uwagę na sytuację na orbicie satelitów. Siła dośrodkowa, grawitacja działa zawsze prostopadle do przesunięcia, bo to niewielkie przesunięcie zawsze odbywa się wzdłuż tej orbity. Tutaj ta orbita jest kołowa, wzdłuż tego okręgu, no i prędkość satelity jest zawsze prostopadła do promienia tej orbity. I siła grawitacji ewidentnie nie wykonuje w przypadku ruchu po kołowej orbicie, jeżeli to jest siła dośrodkowa, nie wykonuje żadnej pracy, w związku z tym taki satelita może sobie tutaj latać. W praktyce oczywiście są jakieś siły oporu związane z faktem, że atmosfera ziemska sięga daleko, w tym sensie, że jakieś resztki atmosfery, cząsteczki gazów i zderzenia z tymi cząsteczkami efektywnie hamują tego satelita, ale to są niewielkie poprawki, w związku z tym niewielka ilość paliwa na pokładzie wystarcza, żeby taką orbitę podtrzymywać bardzo długo. No i potem rozmawialiśmy o definicjach jednostek, o tym, co to jest joule, który dziedziczy swoją definicję po tym wzorze, z tego wzoru, że praca to jest siła razy przesunięcie. Mówiliśmy też o tempie wykonywania pracy, co nas może bardziej interesować tak naprawdę, bo chcemy tą pracę mieć tu i teraz, a nie w ciągu roku. No i w związku z tym moc, czyli tempo wykonywania pracy. Jednostki, znowu dziedziczone z definicji, joule na sekundę i nazywane wattem od Jamesa Watta, wybitnego inżyniera i fizyka angielskiego. No i robiliśmy też kilka przykładów, jaka jest moc ucznia wbiegającego po schodach na jedno piętro. To nie jest zbyt wiele. Mój czajnik bezprzewodowy ma 2,5 kW, czyli 2500 watów mocy. Mówiliśmy też o koniu mechanicznym.
i o tym, ile to jest, jaka jest moc silnika, powiedzmy, mojego Peugeota, tam chyba 90 koni mechanicznych, to też nie jest wiele, bo to jest zaledwie kilkadziesiąt czajników elektrycznych. No i potem zrobiliśmy olbrzymi krok naprzód, dlatego że rozważyliśmy ruch ciała pod wpływem stałej siły. To będzie ruch jednostajnie przyspieszony. I udało nam się policzyć, że jeżeli ta stała siła działała na drodze S, to a ciało na początku było w spoczynku, to wartość wykonywanej pracy można wyrazić przez masę ciała i jego prędkość końcową. No, innymi słowy, jak zmierzymy, znamy masę ciała i zmierzymy jego prędkość końcową, to wiemy, jaką pracę wykonała ta siła. No i jak to się oblicza? No, oblicza się po prostu korzystając ze wzoru na drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym. Ten wzór, pamiętacie, wyprowadzaliśmy sobie i on bierze się z faktu, że to jest pole powierzchni pod wykresem długości, prędkości, szybkości względem czasu. No, o tyle to jest istotne, że tak, no, siła wykonała jakąś pracę i nagle to nasze ciało zaczęło poruszać się szybciej i jakby nabrało energii. Powiedzieliśmy sobie wcześniej, że energia to jest potencjał, możliwość wykonywania pracy. No, dlaczego? No, bo jeżeli teraz się szybko porusza, no to może po prostu z tą swoją energią kinetyczną, bo tak żeśmy ją nazwali, tu to K i to K to nie jest to samo K, tu to K oznacza końcową prędkość, a tu to K oznacza energię kinetyczną. Może na przykład wbić w gwóźdź, więc poruszający się klocek ma ewidentnie energię, czyli potencjał do wykonania pracy. No i na ostatniej lekcji zaczęliśmy od tego, żeśmy sobie pokazali, że ta definicja energii kinetycznej jest rzeczywiście sensowna. To znaczy, nawet jeżeli ciało miałoby jakąś prędkość początkową, jakąś szybkość początkową na samym początku, w momencie, kiedy siła zaczęłaby działać, to nadal byłoby prawdą, że zmiana energii kinetycznej tego ciała, tak zdefiniowanej, jedna druga m masa razy kwadrat szybkości, to jest praca wykonana przez tą siłę. Czyli końcowa energia kinetyczna to jest zawsze początkowa energia kinetyczna plus praca siły, niezależnie od tego, czy ta początkowa energia kinetyczna jest zero, czy jakakolwiek, tak? Musi być, nie może być ujemna, bo iloczyn masy i kwadratu prędkości nie może być ujemny. To jest bardzo ważne równanie, dlatego że ono pokazuje, że ta nasza idea, żeby utożsamić pracę wykonaną przez siłę z zmianą energii, czyli potencjału naszego ciała do wykonania pracy, że to ma sens, bo to nie zależy od okoliczności, w których ta cała historia się rozpoczęła. Tak? Nadal energia kinetyczna to jest po prostu iloczyn masy i kwadratu prędkości w momencie, kiedy obserwujemy to ciało pod koniec działania siły. I nie zależy to od tego, jakie to ciało miało historię, zależy tylko od pracy, którą ta siła wykonała. No więc, idąc dalej, możemy sobie też pomyśleć jeszcze o tym, że istnieje, jeżeli chcemy mieć ruch pod wpływem stałej siły, no to oczywiście jest bardzo znany przykład tego ruchu, to jest spadek swobodny. Siła grawitacji jest taka sama wszędzie. Znaczy, siła grawitacji działa na ciało, przynajmniej w pobliżu Ziemi, ma taką samą wartość. Tak? Siła grawitacji zależy od odległości od środka Ziemi, ale tu skalę odległości wyznacza promień Ziemi, dość duża liczba, ponad 6000 kilometrów, więc w praktyce w takim ruchu w pobliżu Ziemi kilkadziesiąt metrów, czy nawet kilkaset, to można spokojnie uznać, że ta siła grawitacji jest stała. No i znowu możemy powtórzyć to samo rozumowanie, tak? Tylko teraz tu
siła działała w poziomie, a tu będzie działała w pionie. Tak? Czyli siła grawitacji wykonała pracę równą mg, znaczy nad ciężarem, który spadł z wysokości h na powierzchnię, na poziom zerowy, wykonała pracę równą mg razy h. I ta praca przekształciła się w energię kinetyczną tego ciężarka, tej kuli, tak? Która wynosi tutaj na tym poziomie 1 druga mv2 do kwadratu. To można sobie wyobrazić, że to wyglądało w ten sposób, że tu na górze ciało nie miało energii kinetycznej, bo spoczywało. Miało za to coś, co nazwiemy energią potencjalną, mgh. No i zaczęło się rozpędzać, h robiło się coraz mniejsze, w związku z tym tej energii potencjalnej było coraz mniej, ale za to było coraz więcej energii kinetycznej. No i okazuje się, że na każdym poziomie suma energii kinetycznej i potencjalnej jest taka sama. No to można łatwo wykorzystać na przykład do obliczenia prędkości ciała tutaj na samym dole. I takie ćwiczenie żeśmy też zrobili i pomyśleliśmy sobie, że możemy wprowadzić definicję całkowitej energii w polu grawitacyjnym, która jest równa energii kinetycznej, sumie energii kinetycznej i energii potencjalnej masy w polu grawitacyjnym. No i to można dość łatwo zobaczyć tutaj na takiej symulacji. Ja mogę wziąć tą zawodniczkę i postawić tutaj na tym skateparku. A po lewej stronie mamy energię, tak? Całkowita energia najbardziej na prawo, niebieska energia potencjalna na razie jest stała, bo ja trzymam tą zawodniczkę. Jak puszczę ją, to zobaczycie, że na dole, kiedy zawodniczka ma największą prędkość, a jednocześnie energia potencjalna względem tego poziomu jest równa zero, niebieski słupek niknie, a zielony słupek zostaje. Jest największy. I na odwrót, na górze, kiedy zawodniczka hamuje, zielony słupek jest równy zero, a niebieski słupek jest największy, bo energia wynosi, jest maksymalna, potencjalna, wynosi mgh. Suma tych dwóch słupków, ten żółty słupek, całkowita energia jest zawsze stały. No, innymi słowy, widzimy tutaj po raz pierwszy prawo zachowania energii. Mamy dwa rodzaje energii, można powiedzieć, energię kinetyczną i energię potencjalną tej dziewczyny i one w czasie ruchu przelewają się z jednej formy do drugiej. Możemy też zobaczyć co innego. Spróbuję ją złapać. Op, dobrze, postawić ją tutaj. No teraz ona ma energię potencjalną, bardzo dużą. Ja za chwilę ją puszczę i zobaczcie, co się będzie działo. Tak? To jest analog tego puszczenia kuli. Puszczę ją i tu jest takie coś, co się nazywa thermal energy, energia cieplna. No bo powiedzieliśmy sobie, że... Zobaczmy. Cyk. Otóż, kiedy to dziecko spadało, malała energia kinetyczna i rosła energia potencjalna. Energia całkowita, żółta, była stale taka sama. Ale tuż przed zderzeniem dziewczyna miała energię kinetyczną. Potencjalna już była praktycznie zero, ale miała energię kinetyczną. No i jeżeli do tej pory całkowita energia była zachowana, bo kinetyczna i potencjalna zawsze dodawały się do tej energii całkowitej, to teraz jest pytanie, cóż stało się z energią kinetyczną, która nagle zniknęła? No ano, rozproszyła się, tak? Gdyby to była realna sytuacja, to podniósłby się tutaj kłąb kurzu i różne cząsteczki ziemi, kurzu zyskałyby energię, rozleciałyby się we wszystkie strony. Badaliśmy to w taki sposób, że rzucaliśmy piłeczkę tenisową do miski wypełnionej piłkami ping-pongowymi, no i rzeczywiście te piłki ping-pongowe rozlatywały się po pracowni, a piłka tenisowa zostawała w spoczynku. Jej energia była przekazywana piłeczkom ping-pongowym.
No, zupełnie tak, jak energia kinetyczna tej dziewczyny została tutaj przekazana różnym cząsteczkom kurzu, ziemi, kamieniom. One się rozleciały na wszystkie strony. No i już nie moglibyśmy jej wykorzystać. No dobrze, to myślę, że to jest wszystko, o czym żeśmy mówili. Sprawdzę jeszcze. Tak, energia sprężystości to będzie na temat następnego naszego spotkania. Dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia.